Witam w mojej hydroponicznej dżungli. Chciałabym podzielić się z Wami poradami, jak wybrać zdrową roślinę, na co ja zwracam uwagę przy wyborze roślin. Jednak żeby ten film był kompletny, najpierw opowiem Wam o szkodnikach. Omówimy dziś najczęstszych gratisowych gości. Jak wyglądają, gdzie ich szukać, co lubią, czego nie, jak się ich pozbyć. Tak więc zacznijmy. Zapraszam do oglądania. Wełnowiec. W mojej ocenie najgorszy z przeciwników. Mały, kilkumilimetrowy, miękki, biały bądź lekko różowy, pokryty nalotem waty wełny. Szukamy zatem małych, puchatych watek w zakamarkach rośliny. Na łodygach, pod liściami, gdy wełnowca będzie dużo, również na liściach. Zwalczanie. Przez wełnistą otoczkę opryski są mało skuteczne. Tak więc zanim wykonamy oprysk, zdejmujemy wełnowce z rośliny przy użyciu patyczków kosmetycznych, które to zamaczamy w roztworze wody, wódki, płynu do mycia naczyń w proporcji 1:1 plus 1 kropla płynu. Metodę tę wykorzystujemy w całym procesie leczenia, gdy tylko zauważymy biały puszek. Następnie prysznic. Bieżąca woda z prysznica pomoże wypłukać nam wełnowce z zakamarków, do których ciężko było nam dotrzeć patyczkiem. Po umyciu oprysk chemiczny, środkiem dedykowanym do zwalczania wełnowca. Środek czynny, na przykład Polisekt. Owijamy roślinę torbą na 3-4 dni. Oprysk powtarzamy co 7 dni, plus zdejmowanie wełnowca patyczkami maczanymi w roztworze wody, wódki i płynu. Przy kolejnym oprysku również owijamy roślinę torbą. Leczenie powtarzamy tak długo, aż wełnowce znikną. Koniecznie roślinę odstawmy od innych na kwarantannę. Zapobiegawczo warto myć roślinę roztworem z oleju NEM. Przepis wykonania w opisie. Przędziorek. Ulubieniec wśród wielu roślin. Nie znosi wody i wysokiej wilgotności powietrza. Choć niestety mimo uprawy hydroponicznej pojawił się on u mnie na dwóch marantowatych. Malutkie pajączki w różnych kolorach. Czerwonym, żółtym, a nawet lekko białym. Szukamy ich na spodniej stronie liści. Najbardziej lubią żerować tuż przy głównym nerwie liścia. Im jest ich więcej, tym zajmują większą powierzchnię liścia, sukcesywnie przenosząc się na ogonki liściowe i kwiaty, wszystko oplatając delikatną pajączynką. Im wyższa temperatura i suchsze powietrze, tym więcej przędziorka. Jego żerowanie możemy zauważyć na górnej stronie liści w postaci jasnych plamek. Liście żółkną i odpadają. Zwalczanie. Myjemy dokładnie roślinę, liść po liściu, starając się dokładnie umyć ich spodnią stronę. Do umycia używamy roztworu wody, wódki i jednej kropli płynu do mycia naczyń. Następnie oprysk chemiczny preparatem dedykowanym do przędziorka. Środek czynny, na przykład Polisekt, Karatazeon. Owijamy roślinę folią bądź wkładamy w torebkę na 2-3 dni. Oprysk stosujemy co 7 dni, aż przędziorek zniknie. Konieczna kwarantanna od innych roślin. Zapobiegawczo warto myć roślinę roztworem z oleju NEM. Podnieść wilgotność powietrza oraz, o ile to możliwe, obniżyć temperaturę. Tarcznik. Kolejny ciężki przeciwnik pokroju wełnowca. Najczęściej możemy go znaleźć na spodniej stronie liści i na łodygach. Ma kilka milimetrów długości. Jest spłaszczony, choć zdarzają się bardziej wypukłe egzemplarze. Koloru brązowego, ukryty pod tarczą. Wysysają sok z rośliny, składając pod tarczą jaja, które chroni je przed wszystkim. Dlatego walka jest trudna. Powodują szybkie żółknięcie liści, deformacje liści, nawet zamieranie pędów. Uwielbiają rośliny słabo nawożone, wysoką temperaturę i niską wilgotność powietrza. Zwalczanie. Jak już wiemy, tarcze chronią tego szkodnika i jego jeszcze nienarodzone potomstwo, dlatego należy zdjąć ręcznie wszystkie tarczniki z rośliny. Bardziej odważni mogą to zrobić paznokciem, mniej odważnym polecam wykałaczkę. Następnie liście i łodygi dokładnie myjemy roztworem wody, wódki i płynu. I przechodzimy do oprysku chemicznego. Środkiem dedykowanym na tarczniki, miseczniki. Środek czynny, na przykład Polisekt. Owijamy roślinę folią, torebką i odstawiamy na około 4 dni. Po 4 dniach oczyszczamy ponownie roślinę mechanicznie. Konieczna kwarantanna od innych roślin.
Oprysk z okrywaniem powtarzamy co 7 dni. Zapobiegawczo warto zwiększać wilgotność powietrza i często myć roślinę roztworem wody i wódki bądź z olejkunem. Wciornastek. Szkodnik, na którego myśl drży mi oko. Najtrudniejszy w zlokalizowaniu cholernik. Jednak jego żerowanie widać bardzo wyraźnie. Potocznie nazywany przecinkiem. Wąski, kilkumilimetrowy owad koloru ciemnego, prawie czarnego, bądź żółtego, szybko poruszający się, a nawet latający. Jego żerowanie widzimy na liściach i kwiatach. Drobne, jasne plamki, niekiedy błyszczące srebrzystością, ugryzienia przypominające tunele nieregularnego kształtu, często też czernienie końcy liści, wskazuje na żerowanie wciornastka. Najczęściej jednak naszą uwagę przyciągają malutkie, czarne kropeczki. Są to odchody wciora. Walka z nim jest okropnie nierówna, gdyż rozprzestrzenia się on bardzo szybko. Żeruje na kilkunastu roślinach, w zależności od ilości, jaką posiadamy. Jednak to nie musi oznaczać, że swoje gniazdo ma w jednej z nich. Najskuteczniejszą walką byłoby znalezienie rośliny, w której powstaje produkcja wciora. I jednak to trudne. W poszukiwaniu może pomóc nam biała kartka, nad którą to otrzepujemy roślinę i szukamy na kartce szkodnika. Uwaga! Porusza się on naprawdę szybko. Na pewno nie będzie czekał na sesję zdjęciową. Rośliny, na których widzimy żerowanie wciornastka, warto jest raz w tygodniu umyć roztworem z olejunem. Dodatkowo wykonując oprysk chemiczny, najskuteczniejszy – kohinor, karatezeon, ewentualnie polisekt. Mam nadzieję, że film będzie dla Was przydatny. Jeśli chcecie poznać bliżej inne szkodniki, zapraszam do pozostawienia komentarza. Pozdrawiam!